Jeśli zobaczysz mnie, że mówię sam do siebie, proszę idź przed siebie. Ja prowadzę własną działalność i właśnie mam spotkanie ze swoim zespołem. Motocyklista. Osoba, która jest w stanie wziąć pojemnik z łatwo palną cieczą, wlać ją do gorącego silnika, a potem ułożyć to wszystko pomiędzy swoimi nogami. I jeszcze jedno. Mój mąż wczoraj myślał, że zobaczył karalucha w kuchni. Dokładnie wszystko spryskał, wyczyścił. Ja dzisiaj podkładam tego karalucha do łazienki. Tak, to zabawne. Tak przy okazji, mam nową książkę, właśnie wydaną w tym tygodniu. Nosi tytuł Duch Święty, Holy Spirit. Mam tutaj kopię dla każdej rodziny, bezpłatny egzemplarz dla każdej rodziny. Więc bądźcie mili dla naszego zespołu. Oni są tutaj i jeśli będziecie mili i chcecie więcej niż jeden, to będziecie mogli dostać drugi. Całkiem serio. I nie bierzcie jednej kopii dla tych, którzy dzisiaj się tutaj nie pojawili. Kiedy masz drzemkę, to coś tracisz. To moja filozofia. A kto nie chce czekać w kolejce? O, ty nie chcesz. No to dobrze, proszę bardzo. W porządku. Więc reszta, bądźcie mili dla mojego zespołu. No dobrze, otwórzcie swoje Biblię na drugiej księdze Kronik, 32. Zamierzamy też przeczytać fragment z drugiej księgi królewskiej, 20. Więc druga księga królewska, 20 i druga księga Kronik, 32. Odbyłem kilka rozmów, może 3 razy w ciągu ostatniego tygodnia, może w ciągu 2 tygodni. I podczas tych rozmów moje myśli wędrowały do historii, którą studiowałem kilka lat temu i której właściwie nauczałem, o życiu króla Ezechiasza. I pewne rzeczy naprawdę poruszyły moje serce w ciągu ostatniego tygodnia na temat tego człowieka i na temat przykładu, który może zapewnić nam sukces i porażkę. Więc po prostu to było w moim sercu i chciałbym dzisiaj z wami o tym porozmawiać. Więc Ezechiasz jest jednym z największych reformatorów, jakikolwiek żył. I pewnego razu Pan powiedział o Ezechiaszu, że nie było nikogo takiego jak on, przed nim ani po nim. I to dość niezwykłe, gdy pomyślisz o tym, że nie było nikogo takiego jak on wcześniej, włączając w to króla Dawida. Kulminacyjnym punktem historii Izraela był Dawid i Salomon. Absolutny szczyt błogosławieństwa, pomyślności, obecności Bożej, wszystkiego. Ale było coś w Ezechiaszu, co go wyróżniało. I chciałbym zasugerować, że Dawid, kiedy został królem, odziedziczył po królu Saulu naród słaby duchowo i pomógł przynieść autentyczne uwielbienie. Dawid właściwie ustanowił sposób służenia Panu poprzez muzykę i pieśni, o których nie słyszano przed Dawidem. Więc kiedy to ustanowił, uczynił to proroczo. Zrobił to pod przewodnictwem Natana i Gada, innych proroków. Oni ustanowili ten sposób służenia bezpośrednio Panu, o którym wcześniej nie słyszano. Więc Dawid to ustanowił, tchnął życie w ten naród. Kiedy Ezechiasz został królem, odziedziczył naród przesiąknięty kultem demonicznym, kultem diabła, fałszywych bogów. Więc naród był zalany demonami. I było to po prostu spowodowane kulturą, całym społeczeństwem. Więc kiedy Ezechiasz został królem, wyprowadził naród z tych śmieci do żarliwego uwielbienia. I faktycznie przywrócił drogę uwielbienia, którą jako pierwszy ustanowił Dawid. Więc możecie zobaczyć, dlaczego w Bożym zamyśle Ezechiasz miałby w pewien sposób wyróżniać się jeszcze bardziej niż Dawid. Właśnie z tego powodu, że musiał wyprowadzić Izrael z miejsca kultu demonicznego do miejsca żarliwej miłości do Boga. I dlatego jest za to uhonorowany przez Pana. Przyniósł reformę gospodarczą, polityczną, reformę duchową, ale również wojskową. I wszystkie te rzeczy miały miejsce za jego panowania. I z tego słabego narodu, który odziedziczył, zaczęli budować siłę. I kiedy on zaczął budować siłę, zaczął być rozpoznawany przez otaczające narody. Początkowo inne narody chciały przyjść, zabić i unicestwić Izrael. Izajasz żył w tym samym okresie. Izajasz prorok i Ezechiasz byli przyjaciółmi i wstawiali się razem, modlili się razem. Właściwie w pewnym momencie był naród, o którym wiemy, że przewyższał liczebnie Izrael, jak zylion do jednego. Lekka przesada,
i ten naród miał zamiar zniszczyć naród Izraela. Więc Izajasz i Ezechiasz modlili się, stawali przed Panem, wołali, wstawiali się. Pan odpowiedział na ich modlitwę i zniszczył wrogi naród. Do takiego stopnia, że król w tym wrogim narodzie, po powrocie do domu, kiedy wszedł do świątyni swego Boga, jego własne dzieci go zabijały. Wracał do domu ze wstydem, ponieważ byli o wiele lepsi od armii izraelskiej. A mimo to Pan bronił Izraela. To jedna z bardziej niezwykłych historii. Więc oto człowiek, który żyje, jeżeli możesz sobie wyobrazić, jesteś królem, który oddaje cześć Bogu, i odziedziczasz naród, który jest przesiąknięty demonicznością. Czy możesz sobie wyobrazić, jakiej odwagi to wymaga, aby zacząć zawracać, sterować tym wielkim statkiem, aby skierować go w przeciwną stronę, w dobrym kierunku? I on to naprawdę zrobił. Więc ten wielki poziom wiary, odwagi, osobiste poświęcenie. Jeśli możecie ze mną pomyśleć o tym, reformatorzy z natury podejmują decyzje dla przyszłych pokoleń. On zna siebie jako króla. Może stracić życie z powodu kierunku, który obiera, ponieważ jest tak diametralnie przeciwny wszystkiemu, czym ten naród żyje w tamtym momencie. Ale odważnie kieruje naród z powrotem do miejsca uwielbienia i służby dla Boga. Dlatego też zostaje uhonorowany jako jeden z największych królów w historii Izraela. Coś się jednak wydarzyło. Jest kluczowy werset, na którym zakończymy, ale coś się w tym procesie wydarzyło dla Ezechiasza, to, że zachorował. Kiedy zachorował, właściwie przyszedł do niego Izajasz. Zobaczycie to w drugiej Księdze Królewskiej, 20. Izajasz idzie do jego sypialni, przechodzi przez pałac, chodzi do jego pokoju i mówi: uporządkuj sprawy swojego domu, ponieważ wkrótce umrzesz. To wspaniałe prorocze słowo. Jesteś namaszczony przez Boga, aby zanieść to przesłanie. Przychodzisz i mówisz: uporządkuj sprawy swojego domu, ponieważ umrzesz. A on dosłownie tak zrobił. Odwrócił się, Izajasz przeszedł przez dziedziniec, wrócił do domu i Pan do niego powiedział: wróć do niego i powiedz mu, że dodam mu 15 lat życia. A co się wydarzyło w międzyczasie, gdy Ezechiasz dostał to słowo, że umrze, zawołał do Pana. I ja uwielbiam to w przypadku Ezechiasza, że on szybko pokutował, szybko się przyznał, szybko dostrzegł, że musi zwrócić twarz ku swojemu Panu i wołał do Pana. A Pan był poruszony jego modlitwą i powiedział Izajaszowi: idź, powiedz mu, że dam mu jeszcze 15 lat życia. To niezwykła historia. On wiedział, jak się modlić. Ale coś się wydarzyło w tym czasie, kiedy zachorował. Pismo mówi w drugiej Księdze Kronik 32-31, wierzę, że to tam jest. Słowo mówi w tym wersecie, że Pan opuścił swoją obecność od króla Ezechiasza. I teraz wiemy, że Pismo mówi, że On nigdy nas nie opuści, nigdy nas nie porzuci, więc On nigdy nas nie zostawi. I to nie jest tak, że On mnie opuści, ale to, co zrobi, to to, że w pewnym momencie zamknie moją zdolność rozpoznawania Go. I to nigdy nie jest karą. Tu chodzi o to. Widziałem to wiele razy, prawdopodobnie Wy też. Obserwuję to przez lata, że jest wielu ludzi, którzy będą żyli na krawędzi poświęcenia, wybiorą najbardziej odważne ryzyko, najbardziej ryzykowne szanse, aby wywyższyć Pana i zobaczyć, jak mają miejsca cuda, jak ludzie zostają zbawieni. Podejmą całe to ryzyko, dopóki będzie odczuwalna obecność, poczucie namaszczenia w ich życiu. Ale kiedy nie będzie tego poczucia namaszczenia, wiecie, tego, że Bóg spoczywa na mnie, ich poziom ryzyka gwałtownie spadnie. Gotowość do poświęcenia, to wszystko się zmieni, ponieważ nie mają tego poczucia obecności. Czy to ma jakikolwiek sens dla kogoś? Zatem Pan szuka, i znowu, to nigdy nie jest dla wstydu, nigdy za karę. To, co On próbuje zrobić, to próbuje wzbudzić grupę ludzi, którzy będą posłuszni, gdy zostaną natchnieni i będą posłuszni, gdy nie będą nic czuli. I czy możesz żyć tak samo? Czy możesz zanosić tę samą ofiarę, to samo poświęcenie? Czy możesz wykazać się tą samą gorliwością? Czy możesz podjąć to samo ryzyko, kiedy czujesz się namaszczonym, potężnym mężem Bożym, kobietą Bożą i w tej godzinie, kiedy nic nie czujesz? Czy możesz odpowiedzieć w ten sam sposób? I On chce wychować pokolenie, na którym może polegać, ponieważ to, czego szuka, to szuka grupy ludzi, na których może oprzeć swoją znaczącą obecność, a oni nie będą wypaczać tej obecności dla własnej korzyści. Nie zniszczą jej, bo celem jest ich własny awans. Więc
to, co się przydarzyło Ezechiaszowi. I w tym sezonie on stał się bardzo sławny. Pismo mówi, że był bardzo wywyższony. Przyjrzymy się temu za chwilę w Księdze Kronik. Słowo mówi, że on był bardzo wywyższony, wysoko wywyższony. I w tym czasie, w którym to się działo, nie myślcie, że bycie wywyższonym jest antychrystowe lub nie jest pobożne, ponieważ wszyscy w tym pomieszczeniu zostaliśmy wywyższeni z poprzedniej pozycji. Jest jeszcze więcej. Tak, amen, Bill. Piotr mówi, uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie, ponieważ wywyższenie nas przez Niego przychodzi bez smutku, natomiast autopromocja zawsze przychodzi ze smutkiem. Jego awansowanie nas przychodzi bez smutku. Biblia mówi, że błogosławieństwo Pana wzbogaca i nie przynosi ze sobą zmartwień. Więc kiedy Pan przynosi wywyższenie, nie ma w tym żadnego smutku, żadnego zmartwienia. Ale kiedy my zaczynamy walczyć o nasze uznanie, to zawsze wiąże się z jakimś podatkiem. Na końcu zawsze jest jakaś płatność, ponieważ nie będzie to takie błogosławieństwo, o którym myśleliśmy. Okej, to było za darmo, to było za darmo. Może powinienem was za to obciążyć. No nie wiem. Okej, więc oto ta sprawa z Ezechiaszem. On się modli, Bóg go uzdrawia i teraz wokół niego są te narody i przywódcy z Babilonu. I te otaczające narody przychodzą, przynoszą dary Panu, a potem przynoszą dary Ezechiaszowi, więc chcą go uhonorować. Dlaczego? Ponieważ widzą na nim Bożą przychylność, Bożą łaskę. Więc przychodzą z tymi darami, przychodzą, aby go uhonorować, aby uhonorować jego awans, jego przywództwo, jego wpływ na otaczające narody, wzrost, który jest niezwykły. A potem przychodzą przywódcy z Babilonu. Jest napisane, że Ezechiasz pokazał im wszystko, co posiadał. Pokazał im siłę militarną, pokazał im swój skarbiec, pokazał wszystko. I Izajasz przybył i powiedział, co im pokazałeś? A on powiedział, pokazałem im wszystko. Prawdopodobnie myśląc, że zrobił coś naprawdę fajnego. Więc pokazałem im wszystko. Ale Izajasz mu powiedział, to była głupota, ponieważ te otaczające narody zamierzają zabrać wszystko i nawet twoi synowie zostaną wzięci do niewoli, staną się eunuchami i będą służyć obcemu narodowi, innemu królowi. Dlaczego król, taki jak Ezechiasz, miałby pokazać innym przywódcom wszystko, co posiadał? Chciałbym zasugerować wam, że brak bezpieczeństwa powoduje, że robimy głupie rzeczy. Wszyscy z nas. Kiedykolwiek, kiedy rozpoznacie w sobie niepewność, bądźcie wdzięczni. Ponieważ niepewność jest ujawnieniem niewłaściwego bezpieczeństwa. On odkrywa wadliwą platformę, na której stoję. On w swoim miłosierdziu próbuje mi pokazać, gdzie jest moja słabość w moim fundamencie. Rozumiecie? Więc tutaj Ezechiasz próbuje użyć swojego majątku, tego, co posiada, swojego tytułu, darów, sławy, wszystkich rzeczy, aby zwiększyć przychylność otaczających narodów. I co w tym złego? Bóg mu to dał jako dar, ale teraz dostaje to jako zapłatę. Pozwólcie, że podam wam inny przykład. Może to będzie miało większy sens. Szatan, wąż, przychodzi do Adama i Ewy i mówi, jeśli zjecie ten owoc, będziecie jak Bóg. Oni już byli, oni mieli wszystko, ale próbowali uzyskać własną pracą to, co już mieli dzięki łasce. Co robił Ezechiasz? Próbował własną pracą uzyskać to, co już miał dzięki łasce. I była to rosnąca przychylność otaczających narodów. I jedną z rzeczy, ponieważ Ezechiasz czynił szlachetne rzeczy, może niektórzy z was pamiętają tę historię, w której choroba dotknęła Izrael, a Mojżesz podniósł ten pal, kij, a na nim był miedziany wąż. I wszyscy, którzy spojrzeli na tego węża, wiecie, to był proroczy obraz Chrystusa, który miał wisieć na krzyżu. Każdy, kto spojrzał na węża, zostawał uzdrowiony. Izrael zaczął oddawać chwałę temu wężowi. Co to było? To był dar od Boga. Ale każdy dar, który Bóg ci dał i nie jest on na swoim miejscu, może zostać twoim idolem. Twoja rodzina może stać się twoim idolem. Twoja praca może stać się twoim idolem.
twój dar, twoje namaszczenie może stać się twoim idolem, bożkiem. Wszystko to, co zniekształcamy z przypisanego miejsca w zamian dla uczucia, które miało być tylko dla Boga. Więc tutaj jesteśmy. I ten fragment drugiej Księdze Królewskiej, 20, mówi, że Ezechiasz zwrócił uwagę na tych przywódców. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza, werset 17, słuchaj słowa Pana, oto przyjdą dni, kiedy wszystko, co jest w twoim domu i co zgromadzili twoi ojcowie, aż do tego dnia zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan. Z twoich synów, którzy będą pochodzić od ciebie i których spłodzisz, zabiorą niektórych i będą eunuchami w pałacu króla Babilonu. Posłuchajcie, jaka była odpowiedź Ezechiasza. Wtedy Ezechiasz powiedział do Izajasza, dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. I dodał, czyż ono nie jest dobre, jeśli za moich dni będzie pokój i prawda? Czy zdaliście sobie sprawę z tego, co właśnie przeczytaliśmy? Ezechiasz tak bardzo upadł z miejsca swojej ofiarnej krawędzi życia dla przyszłego pokolenia i stał się tak bardzo samolubny. Tak bardzo, że kiedy słyszy prorocze słowo od proroka i o których wie, że są dokładne, bo prorok mówi, że twoje własne dzieci zostaną zabrane, staną się eunuchami w innym kraju i będą służyć na obcym pałacu, obcemu królowi, odpowiedź Ezechiasza brzmi, o, przynajmniej będzie pokój za moich czasów. Jak można upaść z miejsca tej krawędzi ofiarnego życia, życia pełnego poświęcenia, ryzyka, ten wizjoner, który jest skłonny zaryzykować własne życie, aby wyznaczyć kierunek dla narodu, który wpłynie na setki lat w historii poprzez ten poziom poświęcenia i ryzyka. W jaki sposób on spada z tego do tego? Znalazłem werset. I jak wrócicie w następną niedzielę, to się z tym podzielę. To jest w drugiej Księdze Kronik, rozdział 32. Werset 23. Wtedy wielu przynosiło Panu ofiary do Jerozolimy oraz kosztowne dary dla Ezechiasza, króla Judy. A od tego czasu był wielce poważany w oczach wszystkich narodów. W tych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Modlił się do Pana, a on przemówił do niego i dał mu znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za dobrodziejstwa, które zostały mu wyświadczone, gdyż jego serce uniosło się pychą. Okej, nie możemy tego przeoczyć. Wróćmy do wersetu 25. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za dobrodziejstwa, które zostały mu wyświadczone, gdyż jego serce uniosło się pychą. Wrócę do tego wersetu, ale chciałbym poruszyć jedną kwestię i potem tam wrócimy. Porozmawiamy o tym jednym wersecie. W następnych rozdziałach, w drugiej Księdze Królewskiej, 21, słowo mówi nam, że królem zostaje Manasses. I to jest straszne, ponieważ on był najbardziej złym, najgorszym i skorumpowanym królem w historii Izraela. I był synem Ezechiasza. Ile miał lat? Pismo mówi, że miał 12 lat, co oznacza, że urodził się po tym, jak Bóg uzdrowił Ezechiasza i zredukował swoją odpowiedź dla Pana z tej ofiarnej pozycji do pozycji samozadowolenia. Manasses został wychowany w religijnym samozadowoleniu, w tym pokoleniu, które nigdy nie podda się Panu, ponieważ zostali wychowani przez pokolenie samozadowolenia. Jesteśmy im winni to, żeby płonąć, abyśmy rzeczywiście mieli coś do przekazania następnemu pokoleniu. Dlatego warto żyć, dlatego warto umrzeć. To, co się tutaj dzieje, to, że Ezechiasz po swoim uzdrowieniu, jestem pewien, że nadal odpowiadał Panu Bogu. Jego życie zostało przywrócone do uwielbiania, tak jak uwielbiał Dawid. Jestem pewien, że on nadal żył w poświęceniu, robił wszystko, co zewnętrznie.
wdzięczny, ale ta ofiara zniknęła. Dlaczego? Ponieważ jest napisane, że on nie odwdzięczył się zgodnie z tym, co Pan dla niego zrobił. Jeśli ktoś dzisiaj kupi wam lunch, czy zamierzacie mu podziękować? Jeśli kupią wam samochód, czy będzie to ten sam poziom podziękowania? To będzie wielkie. Wiesz, podziękujesz mu za lunch, a potem zatańczysz, jeśli podaruje ci samochód. Chodzi o odpowiedź. Musi być równa temu, co zostało dane. I kiedy nie rozpoznajemy tego, co Bóg dla nas zrobił, na co wciąż nie zasługujemy. Widzicie, czasami, kiedy służymy Panu przez jakiś czas i się poświęcamy i zrobiliśmy to i to, to może pojawić się poczucie takiego uprawnienia, które zostaje wbudowane w nasze myślenie, naszą postawę, co sprawia, że właściwie czujemy się tak, że na pewne rzeczy zasługujemy, ponieważ zaryzykowaliśmy życie dla Ewangelii. Jednak prawda jest taka, że Bóg nie jest nam nic winien. Nie musi mi nic wyjaśniać. Kocham, kiedy to robi, ale On nic nie jest mi winny. Ja jestem mu winien. Ja mógłbym nie zobaczyć żadnego innego cudu. Mogę nawet nie czuć tego samego poczucia namaszczenia w kolejnych dniach mojego życia. A nadal jestem mu winien. Absolutny, ofiarny styl życia dla Jego chwały. Mógłbym nie widzieć żadnego cudu finansowego i nadal byłbym mu winien ciągłe ofiary w postaci siania tego, co mówi i co robi. I on szuka takiego pokolenia, które będzie mógł wychować życiem opartym o zasadę tego, co Bóg dla nas zrobił. Zawdzięczam mu wszystko, co mam. Nie ma planu B. Nie mam prawa wycofywać się z kierunku mojego życia, z tej krawędzi poświęcenia. A to właśnie zrobił Ezechiasz. On odsunął się z pozycji reformatora do osoby, która z biegiem lat popadała w samozadowolenie. I Manasses wychowywał się w tym środowisku i stał się najbardziej skorumpowanym i złym królem w historii Izraela. Reformator dał początek absolutnej korupcji. Powinienem to sprawdzić, wybaczcie, że tego nie zrobię, ale jest werset w Księdze Przysłów, który mówi, że kto jest niedbały w pracy, jest bratem marnotrawcy. Więc idźcie razem ze mną za tą logiką. Mamy żarliwego sługę Bożego, mamy samozadowolenie i mamy przeciwnika do głoszenia Ewangelii, którzy są najbardziej do siebie podobni. To nie jest gorliwość i samozadowolenie. To samozadowolenie i przeciwnik Ewangelii. Król miał wyzwanie. Uderz w ziemię strzałami. Uderza w nią 3 razy. Prorok wpada w złość. Co było poddawane próbie? Był sprawdzany nie pod kątem tego, ile razy może uderzyć w ziemię, ale pod kątem rodzaju ognia, z jakim żyje, z jaką gorliwością żyje. Czy rządzi nim samozadowolenie? Czy okaże symboliczne posłuszeństwo? Czy to zamierza zrobić? Czy zamierza dać symboliczną odpowiedź na to, co Bóg mu zaoferował? Nakazał mu zrobić? Więc tutaj jest napisane, że Ezechiasz nie odwdzięczył się za dobrodziejstwa, które zostały mu wyświadczone, gdyż jego serce uniosło się pychą. To jest to, co robi duma. Wiecie, wczorajsza ofiara jest dzisiejszą wygodą. Ilu z was nie ma problemu z podniesieniem rąk przed Panem? Ilu pamięta, kiedy było to problemem? Czy ktoś pamięta swój pierwszy raz? Pamiętam, że to było w ten sposób. Ja się pociłem. Pamiętam, jak pierwszy raz tańczyłem przed Panem. Byłem sam w domu. Zgasiłem wszystkie światła. Zasunąłem zasłony, ponieważ byłem pewien, że wszyscy reporterzy są na zewnątrz z kamerami i próbują sfilmować to, co miałem zrobić. Po prostu zobaczyłem to w Biblii. Bóg przemówił do mojego serca, że mam przed Nim tańczyć. Więc zamknąłem się. Nie chciałem widzieć nikogo. Wstydziłem się za siebie. Zgasiłem światło. Moja twarz była cała czerwona, ponieważ tańczyłem przed Panem w ciemności. To było poświęcenie. A dzisiaj jest to wygoda. To nie oznacza, że musisz stawiać się coraz dziwniejszy. To znaczy, że powinieneś żyć na krawędzi, gdzie jesteś gotowy zrobić wszystko, co On ci każe, cokolwiek ci powie.
Rzecz, która sprawiła, że Ezechiasz stał się z niezwykłego reformatora kolejnym nazwiskiem na liście gości, którzy nie skończyli dobrze, był fakt, że kiedy Bóg mu ogromnie błogosławił, nie poświęcił się tak ogromnie w zamian za to. Jestem tutaj, żeby was zachęcić. Jest coś w tym dodatkowym kilometrze. Po prostu nie robienie tego, co jest wygodne. Poświęcenie to krok dalej niż wygoda. Mój dziadek, moja droga mama, ma 95 lat, jest tutaj. Tak, dobrze cię widzieć tutaj. Więc jej ojciec, pamiętam, jak siadaliśmy do obiadu, on lubił kawę, która była wyjątkowo mocna. Można było po niej chodzić bez wiary. I on lubił sól. Posypywał solą naprawdę wszystko. Posypywał warstwami soli jedzenie. I kiedy poszliśmy do restauracji, on brał solniczkę, potrząsał do tego momentu, aż prawie nic już z niej nie leciało. I wtedy mówił, aha, to dziesięcina. Pamiętam, jak dorastałem i w końcu go zapytałem, dziadku, co masz na myśli, że to jest dziesięcina? Powiedział, daję tylko to, co musi. Poświęcenie dowodzi, że jesteś żywy. Poświęcenie dowodzi życie. Dowodzi, że myślimy o przyszłych pokoleniach. Poświęcenie oznacza, że jestem tu nie po to, żeby się nakarmić. Nie jestem tu ze względu na to, co z tego wyciągnę. Jestem tutaj, ponieważ inwestuję. Proszę, powstańcie. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to. Tak myślę, że to zrobiliśmy. Czuję, że jest coś, co On chce nam pokazać. Konkretnie pokazuje mi, ale pokazuje to nam. Odnośnie następnego sezonu. Jak żyć na tej krawędzi? Nie mam na myśli emocjonalnego szaleństwa. Mam na myśli to miejsce, w którym wiem, że żyję wystarczająco, aby zrobić wszystko, co On każe. Że po prostu jestem wystarczająco żywy, aby zrobić wszystko, co mi każe. Więc Ojcze, modlę się o tego rodzaju łaskę, aby spoczęła na nas jako na rodzinie. Dziękuję Ci za tę grupę ludzi, którzy właśnie powiedzieli tak, przybywając z całego świata, tylko dlatego, że Ciebie pragną. Ja po prostu Was szanuję. Szanuję Was za to, co robicie. Ilu z Was po prostu powiedziałoby, Boże, rozpal moje serce na więcej. Rozpal moje serce na więcej. Więc o to się pomódlmy razem. Rozpal nasze serca na więcej. Rozpal nasze serca na więcej. Dziękuję. Jeżeli jesteś zbudowany wykładami z Kościoła Betel i chciałbyś wspierać finansowo dalsze tłumaczenia, możesz dokonać wpłaty na poniższe konto z dopiskiem Tłumaczenia Betel.